Siemaneczko, Liska z tej strony, Mister Adamo 15. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z FSA 17 z Brączusiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy, dzień dobry. Nie no, siemanko. Ale tak, jak taki typowy, stary, dobry rolnik. Dzień dobry. Dzień dobry. O Boże. I to jest gospodarstwo u Brączka i Mister Adamo 15. Tak zostaje nazwana ta nasza seria nowa, która dość niedawno ukazała się na YouTubach i nawet wam się spodobała. Więc my nie opierdzielamy się, tylko lecimy, bo to jest naprawdę dużo roboty, dużo testowania i ostatnio jakoś staram się na tej serii, nie wiem, jak mi się podoba, żeby to lecieć krok po kroku, nie jakoś tam wywijać tu raz żniwa, tu co innego. To kończę sianokosy, które zaczął Brączuś. Brączuś sobie tam wali żniwa, a tutaj nasz Zetur z tym super dobrze, zestawem. Dobrze, że w Wizunie radio jest. O! To nie jest złe radio, masz Wizunie. Już tu jakieś kasety stare zostawił, se puścił ja. O Jezus. To niezłe ogólnie kasety tam masz. Ale fajnie z daleka cię widać tym Wizunem. Nioch. Dobra, po kurach. Trochę mnie drażnią te kury, bo... O Jezus, laga miałem. Ja też. To coś dziwnego. To nie radio. Boże, to nie ja. Dziwne, bo ja nigdy nie miałem tu lagów, a coś... Aj tam, kierowniku. Aj tam, Wojtek, nie martw się, dobra. Fajnie, że tutaj jest chociaż to pole. Takie. Dobra, wyłączy to radio, bo się zaraz będę śpiewał. O Boże. A to coś fajnego jest? Nie. To już... Jak już Brączek mówi, że jest ogólnie... fajne radio. Lag był, ale to nie radio. Bo znowu, Jezus Maryja. Co jest dzisiaj? Jakieś lagi internetu, słuchaj, muszę mówić, bo... Jak ja nie lubię, jak są lagi internetu. To jest takie wtedy złe. O, rozkładamy tego. Byk, on tak się fajnie rozkłada? Aha, bo nie ma tych tak jak staro dobre. Z grabiarki. Ile on zapierdziela? No nawet. Brączysz, tam szybko idzie to ze tą grabiarką. Brączysz takim twoim okiem dobrego... mistrza sianokosów, ile się powinno jechać ze zgrabiarką? No zależy, z taką możesz zapieprzać. Nie, z taką właśnie nie. Taką musisz jechać wolno. Czemu? A z taką zwykłą gwiazdówką możesz zapieprzać. I z taką dosyć tam, no nie jest. Ile możesz maksa jechać? 18. Gdzie to za szybko? No jadę w tym momencie 13. O, to lepiej. I to właśnie mówię, to mi wygląda nawet na spoko. Więc troszeczkę zbierzemy trawy i poleci od razu na pryzmę. Zobaczymy, jak ta pryzma nam słuchaj, ja wyjdzie. Ja mam zebrać, czy nie? Nie, to ja już zbieram ją tak to później. Ty kość dalej. Bo ty będziesz chciał całe tę politurę zebrać? Nie, to już samo zbierającą. Ale nie, lepiej nie, to wezmę tym turem. Tyle, ile mi potrzeba do krów, żeby były tam już na full, co nie? Reszta się belki. A reszta to już prasa, co nie? To już nawet możesz u siebie na odcinku weźmiemy akurat prasowanie. Nie, u siebie na odcinku ja zrobię żniwa z prasowaniem. No, i gitarę. Czyli powiedzmy skoszę sobie, skosimy jedno pole poza odcinkiem. Mhm. I ja sobie zacznę prasować, a ty będziesz kosił, potem się jakoś zmieniły. Dam radę, nie ma problemu. Bardzo mi to cieszy. Może jaką wolność sypie ten bizon, Jezus. No, właśnie, nie wiem, czy to jednak... To nie był, żeby... nie był dobry pomysł, żeby tak przejechać. Muszę jeszcze raz to przejechać. Za duży pokos z tego wyszedł. Ty tam jeszcze raz przegadać. Nie kosisz więcej? Nie, no bez przesady. Chcę tylko skończyć, żeby tą trawę na razie to i tak testujemy. No, starczy. Ale fajnie to łąki tutaj porobiono, naprawdę. Mapa zajebista. Szczerze powiem wam, że... Kozak, szkoda, że nam kukurydza urosła. Ale dobra. No jo, no ale no cóż, no. Może sobie w tym sezonie odpuścimy kiszonkę, tylko sobie na ziarno zrobimy, o. No, mamy bynajmniej w tym momencie nawet ukiszoną trawę. Trawę, właśnie nie mamy ukiszonej, ale będziemy mieli. No, ale właśnie, będziemy mieli, więc można pójść tak już w 100% w trawę, a w kukurydzę na ziarnko, więc damy radę. Dopiero skończyłem sypać. To ładnie. Ale ten bóg z tą teksturą dalej jest, ja nie wiem, co się dzieje. A to jest, powiem ci szczerze, no, nie wiem, czy tego chopeda wyłączyłem, czy nie. Wywaliłem ten czopet z traw, czy nie? Bo już nie pamiętam nawet. No ten pierwszy pokos to byłby gruby, teraz trochę będziemy mieli lżejszy, węższy.
No ja tu jeszcze mam trzy przejazdy, a dać powiem ci na tym polu i koniec. To bierzesz się tam za kolejne jakieś tam ciekawe. A gdzie ten? Wysypywać zboże? A na ten przyczepę tam masz fajną taką. No tak, a gdzie ty ten rzepak wysypałeś? Do tego, do Bina. Do Bina, jo? Mhm. Ale jak napełnisz tą przyczepę, co nie? Luna się nakarmie, nie? A one nie są nakarmione? Co? A one nie są nakarmione? No, tylko rzepakiem. Pokaż, jak to wygląda. A no tak, tylko rzepakiem. A co ty tam kosisz, bo ja nawet nie pamiętam. Jęczmień, ja dosypię, nie? Dosypiesz? No, a resztę... Nie, nie? Nie, 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 nie. Krowy nie jadają takich rzeczy. Krowy na spokojnie. Żyją ekologicznie, trawką, ja słomą. Nasypię do Bina i z Bina nasypię sobie do łyżki, o. Taki burżuj. Nie, znaczy nie, nie syp, nie, lepiej tak nie rób, bo ja chcę jechać z tą przyczepą do nas, skup. Sprawdzić, jak skup działa. Aha, czyli na nakarmić tyle, ile mogę z przyczepy. No, a resztę zostawi, ja sobie przejadę się na skup. Dobra, nie ma problemu. Czyli kolejny dzień testów supermap. Bo tak ogólnie to będziemy mogli chyba sobie sypać, miałem też laga, będziemy mogli sobie sypać na farmie w sumie też, nie? Jakieś kopce robić albo coś tam. No tak, na klepisko mamy, na luzie możemy sobie wiesz, gdzieś... mamy dużo garaży, więc możemy sobie śmiało w garaży sypać, nie? Bo mamy dużo garaży, w których maszyn w ogóle nie ma. Więc no to też to dobry pomysł, powiem ci szczerze. Ale na razie naprawdę chcę ją tak potestować od serca tą mapę, żeby sprawdzić wszystkie błędy, jeżeli takowe są. Czy jakieś niedociągnięcia i od razu, żeby je zniwelować. A potem dokładnie. Już sobie na spokojnie grać. Więc też ludziska musicie tak troszeczkę mieć małą wyrozumiałość dla nas. Że trochę inaczej, kiedy może zagramy, czy coś tam, jak się tak kombinujemy z tymi zwierzakami, ale... Ale to nawet nie głupi pomysł. Myślę, że wam się to akurat spodoba. Dobra, polamy i jedziemy. Kurczę, powiem szczerze, że... Rzadko ogólnie taką akcję mam, sianokosową, ale to całkiem spoko, to wychodzi nam nawet. Ogólnie prawdopodobnie, jeżeli wszystko się uda, nie będzie żadnych problemów tam zdrowotnych ani tego typu, to jutro właśnie odcinek u Brączusia, a w sobotę, niedzielę dwa godzinne odcinki z tej naszej serii i wtedy będziemy naprawdę tutaj no dużo robić, naprawdę. Wtedy nie będziemy patrzyli na... To będzie taki godzinny weekend, bo w sumie razem będą trzy odcinki, aż będziesz u mnie od zero do farmera. No ty to mówię, będziesz miał cały weekend, że tak powiem, godzinny. Dwa godzinne odcinki do wyrenderowania i wrzucenia. Dla ciebie problem to nie jest, więc... Ale naprawdę to jest wyzwanie. A powiem szczerze, zaskoczyło mnie to, że jednak lubicie godzinne odcinki. Mi się zdawało, że wy jednak wolicie takie krótsze. Ale po tych odcinkach właśnie godzinnych u nas od zera do farmera zobaczyliśmy, że jednak lubicie siedzieć, nawet długo. Ciekawe, czy przy innych seriach będziecie też właśnie, bo tam no wiadomo, od zera do farmera to jest ten priorytet, ale ciekawe jak inne serie też godzinne, czy wytrzymają, czy no, nie. No, obstawiam, że trochę gorzej, ale tak coś jakby będzie dobrze. Dobra, ja skosiłem. To gitara. Ale poszedł bizunym. Dobra, czekaj, muszę cofnąć, bo zgniotę sobie to ładnie, żeby to nie, tak brzydko nie wyglądało. O. Jadziesz? Siema. O Boże, jak słychać fajnie w prawej słuchawce. Dur. Bizon to jest bizon. Dobra, czekaj, ja sobie teraz ściągnę tą szczepę. Trochę te dziwne lagi, powiem szczerze. W tamtych... Panie, czekaj, ty dużego pewnie bierzesz, dobra. Czekaj, ja sobie za turę ściągnę szczepę. No. Zapomniałem, że ty dużo jedziesz. Jo, zgadza się. Myślę teraz, że te maszyny tutaj, co mamy postawione z tyłu, trzeba je pochować w garażu chyba jednak. Nie wszystkie, ale można by było. Zobaczymy, na razie niech stoją tak jak stoją. Jeszcze jest cała wiata z przodu do zagospodarowania, więc... Musimy to na spokojnie wykombinować. Tak sobie myślę, nie? Że chyba... Nie wiem, nie podoba mi się, nie pasuje mi w ogóle ta sieczkarnia tutaj na tę serię, wiesz? Ta z przodu? No, ja bym wolał chyba kupić tą... No. 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 Rosją maszę. A. Powiem ci szczerze, że Russell Marsh byłby spoko, ale ja liczę się z tym, że może jakaś będzie, wiesz... Może wyjdzie coś do tego. Właśnie, że wyjdzie coś, no to taka FMZ-ta byłaby najlepsza, co nie? No ale na razie zostawimy, poczekamy w tym sezonie, raczej kisionki nie będzie. No właśnie, bo chyba pójdziemy wszystko w ziarno, no bo... Czy nie, no na pewno coś na testy musimy zrobić, czy to wszystko jest, co nie?
Więc tam jakieś małe poletko poświęcimy. No to wsypiemy na tą samą pryzmę tutaj coś. No jo, no jo. Uważaj, no. No dobra, dobra, to przejedź. Bo ja się nie zmieszczę. Tam sypnij. Sypnij i mi zostaw mi, ja się przejadę od razu jak. Jak zrobię. Dobra, jedziemy naszym bykiem. To oto to jest kolos. Tak, no to jest pierwszy koryto chyba, nie? Tak, bo tam to jest woda. Dobra. Już wsypałeś? Sypię. Sypię. Ile, ciekawe, ile przychodzi? Ponad 2 tony? No, 2,5 tony mi zostało na przyczepie, także ci tutaj to zostawię. No, 2 tony. No akurat jej się przejadę. Zobaczę, czy skup działa, czy tam pieniądze dają. Co mam, teraz nie mam zbierać tej słomy? No. Możesz natura wziąć tym New Hollandem i już no wsypać tak. Tam. Bo i tak jak stoisz, czy coś tam. Potem od razu możesz skoczyć na kolejne pole jakieś tam. Wybrać sobie i ściachać. Ja tutaj spróbuję nie, zebrać. Nie, to ja ten, ja... Chcesz pracować w swoim... Ona zdrowie. Chcesz pracować w swoim odcinku, czy nie? Dzisiaj? Kurwa, 100 lat, to normalnie. Poczekaj. Nie, no bo... prasować to nie, no prasować no, to już zrobimy u ciebie. Ja ten, ja podepnę zaraz. A gdzie jest prasa? Nie kupiłeś. Nadal. No ale będzie kupiona. Aha, dobra. No to nie poprasujemy dzisiaj, bo nawet nie jest wgrana, także. Aha, no tak, bo to przecież. Dobra. My nie kupiliśmy jej przez to, że nie była wgrana, nie? Aha, no tak, bo to przecież. No dobra, mały fail, ale co tam się dzieje? Każdemu się zdarza dzisiaj takie spokojne akcje. Ubrączka znowu lepiej na odcinku. Czemu lepiej? No, bo będziesz już miał wygrane. Nie, no u mnie taki fail teraz wyszedł bardziej. Dlaczego? Bo już mówili nam nawet ludzie, że ten, że no nie wgraliśmy prasy, co nie? No dobra, no tam więc... trudno, no. Nie używamy jej tak w tych 10 odcinku, także no. Tak, więc. No tego mówię, dlatego ja nie chciałem żadnej tej akcji prasy, tylko właśnie u ciebie, więc wszystko wychodzi na dobre. Nawet. Ciekawe ile tej trawy będzie. Na razie mam 4,5 tony. Kurwa, ile to trzeba tą łyżką się najeździć, żeby zebrać całą. No, cały ten pokos, nie? Nie no, może przez zasadzie cały pokos to może nie, ale... Ale nigdy w tą łyżkę 100% nie chcę wejść. Albo... O Jezus, tu jest drzewo. A gdzie ja mogę zabrać posłomę? No, krową. Krową, nie? Świnie mają full chyba. Świnie tam już mają chyba naprawdę od serca dane. A gdzie się krową zawozić, okej? No na ten, na paswisko musisz wjechać i na paswisko tam pościelać. Żeby miało miękko. Tu od razu na wjeździe. No kurwa, ile mają? Weź zerknij. No jeszcze. Jeszcze musisz. Jeszcze tona. Niecała, myślę, że jeszcze niecała tona jest potrzeba. Wrzucić. No bo na przykład świnie już mają wydajność 50%, a krowy tylko 28%. Więc jest spoko. Nie, jakieś pole musimy małe poświęcić. Ile mają wydajności? Krowy? No. 28%. A co, na co ty chcesz poświęcić małe pole? No, żeby chociaż tej kiszonki trochę im sypnąć tam. Może to nie tak być to... na odcinku, ale... Ale to przecież to samo wyjdzie, jak kisimy trawę. Mówisz? No to samo będzie jak kiszonka. Aha, no tak, kiszonka, siano. Dobra. To jeżeli... Nawet jeżeli byśmy zrobili siano kiszonkę... Bilansowana karma. Jeżeli zrobimy siano kiszonkę w baloty, to będzie też to samo. No tak. Więc tu nie ma problemu. Więc nie musimy testować. Ja myślę, że akcję taką właśnie na kiszonkę w baloty też może sobie zrobić na jednym odcinku. No, na takiej farmie to w sam raz. A będziemy owijać folią z odkurzaczem. To jest fajnie, bo będziemy się ten dużo zajmować właśnie tymi zwierzętami to trzeba. Jo, bo trzeba będzie ich pilnować, nawet będziemy mieli o wiele więcej tych zwierzaków, żeby był szybko właśnie. Dobra, Adam, wiesz co? Ja pierdykam 12 ton czaisz, równiuteńko. Wiesz co, Adaś? Ja wysypię tutaj ze 2 łyżki jeszcze. Mhm. Znaczy nie, jedną łyżkę tutaj wysypię na zapas krową, na pastisko, okej? Okay? Mhm. I tu będzie taka kubka usypana. A, to samo co ja zrobiłem u świń. A ja nie wiem co ty zrobiłeś u świń. No też mi takie coś wysypałem. Aha. Żeby no potem, nie wiesz, dla pewności tylko... Albo samo, żeby to się uścieliło, albo... Albo żeby tylko podjechać z turem, przesunąć i... No. I maźno. Czekaj, gdzie ty to zrobiłeś? Tutaj u nich, no? Serio? Nie widziałem. O Boże, tak mało, no to kurwa, mać tam. A ja taką wielką kupę usypałem. O Boże, on tam pewnie z całą łychę 2 tony wrzucił. No, to nie, gdzieś ją. Uważaj, bo jadę. A, to już wysiadłeś, okej. Okay. O, zaraz zobaczymy, co Adaś tu przywiózł. Nie widzę tych kup. Tutaj?
Ole kupa, pierdykaniec. No dobra, git jest. Pierdolą. Nie jest git, git. One to tam się nie patrzą na to, żeby było. Dobrze, że tu nawet jest troszeczkę miejsca właśnie na to, żeby wykręcić czy coś. Że nie ma tak, jakaś ile klitka. Mamy mówić wydajności? 50% świnie. No i 28. Kukurydzy trzeba im kurwa. No kukurydzy to trzeba będzie skosić najpierw. Jak to będzie kontroli? No dobra, ty to trzeba wtedy tylko kukurydzę skosić i to będzie gitara u nich. A u krów potrzeba jeszcze pisionki. No i siana, no to musimy i zbilansowanej karmy. Kurwa, to musimy zrobić wtedy. Jest trochę. Kiszonki trzeba zrobić. To jest najważniejsze i siana przywieźć i teraz no trzeba wszystkie baloty, siana, baloty, słomy i kiszonkę, nie? Mhm. I będzie gitara jeszcze, szczerze, dalej. Jeszcze. Że dobra, chciałbym się rozgarnąć właśnie, żeby tak nie było w jednym, tylko ta, żeby tak fajnie była ona cała. Akurat. Ale ładnie, kurde, pewnie, czekaj. Jeszcze z tej strony sobie zajadę. Jeszcze wysypujesz? No, bo chcę na całej pryzmie, co nie? Dobra, wysypało. Teraz możesz ubić, rozgarnąć. Nie, to jest w miarę... Czekaj, stój, bym cię do mnie haczną. Muszę tu się zlamać dobrze. To jest w miarę dobrze tutaj rozgarnięte. No wiesz, bo ja sobie tak... Uważaj, bo ja tutaj jeszcze zabijam. Wierzysz? Nie. Chciałbym stałym. Nie, ja wiesz co, ja wolałbym ją tą samozbierającą tak ustawić tutaj. Dobra. Może się uda... a może ją zmieścimy tutaj? Pomiędzy płotem a belkami, co? Jak myślisz? Wejdzie tutaj? Ty! No jakby dla niej miejsce było. No i gitara. Nawet nie będziesz dali do tyłu, wiesz, żeby tu nie było problemu. No miazga. Superancko. Dobra, tego nie będę bardziej ubijał, bo to jest ubite. To 100% ubicie wiesz? No nie. Ubijanie 65, ale co muszę jeździć po tym? No na, nie wiem, no jeżeli chcesz, żeby już była od razu z tego zrobić, wiesz, fermentację z takiego ale kawałka. Ale co, już robił fermentację, mówisz? No ja bym, wiesz, to... zrobił tą na początku, żeby już od razu sprawdzić, się fermentuje i tak dalej. Może rozjechałem już... cię, kurwa. No i tam, no. Nie pierwszy, nie ostatni. No dobra, ty w sumie i tak się no kiszonki raczej nie będziemy więcej trawy robić. No więc... tak, no mamy 15 ton tutaj, to nawet nie jest aż tak źle. Dla samych... Krowy się tym nakarmi, nie? Czekaj. No jak. Kurwa ma, co tu się wjebało? Gdzie? Z tej strony na oponę poszło, poczekaj. O Boże. Wyjebał na oponę, z tej strony też mógłbyś wyrównać. Dobra, to ty sobie wyrównuj, a ja idę dalej. Zobaczyć te nasze krowy. Te krowy trzeba przesunąć, bo one się... A, tu ta kupa. Całkiem fajna ta kupa. O, jajka. Jajka, wpadłem w wszystkie... A szlaka, kurwa, dostałem. No ja to samo. Wiaderko z ziarnem mogę to podnieść, żeby sypnąć im chociaż... Fajnie, żeby można było, nie wiem, tak garstkę rzucić. No ma to przykrywam, tych... ja? To już masz stówę? No. Pierdykaniec. No dawaj, przykryj. Czyń honory. Ale no. To... Śmiesznie to trochę wygląda. No. Bekowo, bekowo. No dobra, przynajmniej przetestujemy sobie to, nie? No ja, no o to chodzi. Na takich super mapach trzeba potestować, akurat będzie obornik i tak dalej. Co mieliśmy dalej robić? A, miałem jechać z przyczepą. Gdzie ona jest? Zawieź Boże, no. No. Jest, a, zobacz, tu jest. Czy działa ten. Skup. Dobra, wszystko się szuka. To ja myślę, że na następny odcinek już sobie przyspieszymy czas, żeby to się sfermentowało i to odkryjemy, nie? No tak, tak. Ja w odcinku swoim nie będę tego robił, zostawię to tobie na odcinek, bo ty pewnie byś chciał sobie to przetestować. Nie, no czy wiesz, ja mogę w tym momencie... O Boże. Zaraziłeś mnie. Masz, kaszel mam. Boże, co się stało? Co? O, mów. Możemy tak zrobić, że wiesz, na początku twojego odkryjemy od razu, co nie? I pokażemy wszystko, ja sobie będę właśnie tutaj robił dla, przy tych, no, przy krowach to, zobaczę od razu im tam nakarmi i tak dalej. Ty sobie będziesz tam kosił i prasował. Będziemy się tak wymieniać trochę, co nie? Ja na pewno w kolejnym odcinku chciałem właśnie, czekaj. Kurwa, co jest to z grawiarką? Nie wiem. Właśnie bym chciał zrobić sobie troszkę tych balek tego słomy, tak że będzie, przygotujcie się na to, że będzie prasowanie. Na kolejny odcinek już będzie jedno po raz koszone, żeby było co prasować, a drugie będzie koszone, nie? No tak, to się zrobi. Potem jeszcze się może odkryje albo mnie zobaczymy. Za dwa odcinki też będzie można właśnie zrobić się na kieszonkę.
I siadą zwykłe też. Ja tak ogólnie na ślepo jadę. Ta pasza. Ty. I kukurydzę będzie trzeba skosić, no. Ty, tu jest ten skup? Ty, bo ja tak pojechałem ze w ciemno, a tu jest chyba skup. Dobra, ja do bizu na zaraz na farmę. O Boże, prawie go złamał tą przyczepę. Boże. Nie, no nie łamie. Nawet nie zauważyłem, że to jest ten skup. A, no bo tędy też można wjechać. Tak, ten dopiero się złamał. No zaraz zobaczymy. Dobra, bizu na farmie. A. Pieniądze pójdą? Nie, idą pieniądze. No, to działa. Czyli znaczy, że skup działa, przychód. Przychód 1187 euro z 2 ton tam było, tak? 2,5 tony było. No właśnie, my ten Adam. Nieźle. Wyszedł ten. Co wyszedł? No, obryskiwacz fajny. Biarcy. O! O kurde. To szacun, bo nie widziałem nawet. I ziewny kukurydzy z molosem, także wymieniamy na polskie. No, no, ale to już mówiłeś w poprzednim odcinku, że no, ten, no, że wyszedłeś, siewnik, no. Siewnik i obryskiwacz wymieniamy na pewno. Mhm, no to gitara. Tutaj nawet powiem ci szczerze, że siewnik bardzo... Siewnik zostaje ten, bo jest zestaw zajebisty. No jo, no, no, no. Ja fajnie, bo trzeba przy tych, przy torach zwalniać, bo jest bardzo, bardzo do góry tory wyniesione, co nie? Bardzo wywala ciągnik wtedy. Powietrze. Ale mi się ten zetor podoba. Który? Ten mały? Ten Proxima, no. Tak mi się fajnie nim jeździ, że... Jest taki, bardzo, bardzo dobra widoczność w nim jest ogólnie i kierownica fajnie tak skręca. Kierownica fajnie skręca. Nie, ale serio, ale tak mi jakoś fajnie tutaj, tak miło. Przytulnie w nim jeździ. Jak jeździłem, to tak dość często nim właśnie. A bizun już stoi. Fajnie, nawet fajnie, żeśmy to ogarnęli w tym odcinku wszystko. To, co chciałem, to zrobiłem, to jeszcze zaparkujemy, wykręcę i akurat odcinek będzie w sam raz. Kurczę, powiem wam szczerze, aż za daleko pojechałem. Taki na spokojnie odcineczek. No taki trochę inny niż zawsze. Bo nie, ostatnio mieliśmy tyle powera, że aż naprawdę roznosiło dzisiaj, że troszeczkę żeśmy się nagrali. I już późna godzina, to też człowiek tak już trochę bardziej zmęczony, ale nie chcemy sobie grafiku, jakby to powiedzieć, zmieniać, bo no po co? Wiem, że lubicie oglądać. Na koniec sprawdzimy, jak to wygląda naszymi zwierzakami. No kukurydza to podstawa, więc też w niedługich odcinkach musimy do bizona też jakąś przystawkę do kukurydzy znaleźć, co nie? Tak! Ciekawe, czy jest. Jak nie, ja to... myślę, że tą nową nawet może zaczepić. A no tak, pewno, przecież ona jest taka nawet spoko. Więc już wiecie, co nas czeka w najbliższych odcinkach. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podoba ta nasza cudowna seria. Zapraszam na jutro. Dobrą czusia. No i tyle w temacie. Trzymajcie się na razie. Cześć. Cześć.